Ja myślałem, że już ci nie ma. Czy gdzieś poszłaś? Pożyczysz mi 50 zł? No ja tak naprawdę też nie mam pieniędzy, Mateusz. Mhm. Ale to ja będę miał dzisiaj. Dzisiaj cię oddam. Ja ich dzisiaj wszystkich przycisnę, żeby oddali. A jeżeli nie oddam? Ja powiedziałem. Ja nawet nie będę mieć pieniędzy po prostu na kawę. Ja ci obiecuję, że ci jakoś to oddam. Mateusz planuje przycisnąć Arka, by oddał pieniądze za wspólne zakupy. A teraz właśnie jeszcze napiszę przypominajkę Arkadiuszowi. Tak, bo to ostatnie pieniądze, które mogę jeszcze żyć na nich i pić kawę. Ja wiem. Dziwna sytuacja. Ja też chcę sprawdzić. Wszystko. Co? 50. Nie wszystko mam. Ale to dziwne. Ty, ale to nie jest śmieszne. Ja nie pewna, że to tak, jak Justyna myśli, po prostu to... No macie tak, że nie... Gdzieś zapomnieliście, że coś takiego. Nie, wypraszam sobie, ja sobie swoje fundusze pilnuję. No to nie wiem, to po prostu Arkadiusz biorą was pieniądze, a wy o tym nie znacie. Bo on teraz ma taki kryzys tych pieniądz maksymalny, jak ja zrozumiałam. Jestem pewna, że Arek nic nie zarabiał w tym czasie, bo ja w ogóle nie wiem, gdzie on spędził swój czas. No nie wyglądało na to, że człowiek ma pieniądze. Bo jeżeli ty już zarabiasz i masz pieniądze, to dlaczego ty dalej szukasz? Dla mnie to było nielogicznie. Ma kryzys maksymalny. Ja wiem o tym i też staram się nie zakładać od razu czegoś takiego. No rozumiem, ale... Bo ja samemu byłem postrzegany za złodzieja. Sam byłem złodziejem. Ale ty byłeś złodziejem. Ja byłem złodziejem i później była ta łatka przy mnie doczepiona. Mhm. Ale to logicznie, bo po prostu, że ty mieszkasz z nim w pokoju i łatwo na przykład wziąć coś u ciebie, i bo on wie, gdzie to wszystko jeszcze leży u ciebie. No. U tamtych też bywa bardzo często i z nimi też wiesz wszystko. No, a u tobie... mnie wszystko na miejscu, bo on w ogóle nie był w moim pokoju. Mhm. Najgorszym chyba uczuciem jest mieć świadomość, że ktoś ci wisi pieniądze, a ty nie masz grosza przy duszy. A ta osoba sobie, a pójdę sobie na piwko. O, ale wtedy mnie w k***a bierze. A w domu niestety tak jest.